Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku z World of Tanks na moim kanale. No i co tu dużo mówić, dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, bo to jest oczywiście piątek, piąteczek, piątunio. Dla bardzo wielu z was, albo przynajmniej części, jest to dzień odpoczynku, od pracy. No i rozpoczęcie weekendu. No i na tą specjalną jakże okazję, specjalny dzień, przygotowałem dosyć bardzo ciekawą, interesującą bitewkę w wykonaniu kolegi Ovidia, który przysłał mi to powtóreczkę oczywiście na mój mail, który powoli już się robi bardziej klarowny, już nie jest tak bardzo zawalony, bo już na 5 powtórek nagrałem, znaczy ta będzie piąta, także już powoli, no teraz będę mówię, od poniedziałku do piątku będzie WOT. Co drugi dzień będzie Far Cry, z tym, że będzie pewnie tak jak wcześniej zamierzałem zrobić, czyli we wtorek, w czwartek i w sobotę, bo w sobotę nie ma żadnego odcinka, także stwierdziłem, że będzie Far Cry albo jakaś inna gra. No i tutaj, no zobaczymy, co tu się będzie działo. Na razie tutaj widzę, że sobie kolega troszkę przystał na tutaj, na tym środku, żeby kogoś tam jeszcze przyfasolić, żeby ktoś przejeżdżał przypadkiem jakoś tak dziwnie. No na razie nic tu nie widzimy. A, zapomniałem powiedzieć, że to jest oczywiście pojazd SU-122-44, bo to bardzo ważna informacja. Zawsze mówię na początku, ale aj, troszkę szczęścia zabrakło, to mogło ewidentnie wejść. Tylko troszkę tutaj, takie troszkę źle tutaj pocelowane było, ale teraz może wejść. Idealnie się nabił ten STRV na kolegi działo. No. Także to jest oczywiście pojazd premium, również go posiadam. Nie darzę go jakoś, że tak powiem, zbytnio tutaj, że tak powiem, nie wiem, popularnością u mnie, nie wiem jak to w ogóle nazwać, no lubialnością, tak dziwnie to brzmi trochę, nie, ale jakoś nie za bardzo, nie, o właśnie, nie przepadam za nim, może tak. Działa dość dobre, bo szybko przeładowuje, ale celno już troszkę taka jest, no, mimo tego skupiacza i tak dalej, no mogłoby być troszkę lepsze, no ale wiadomo, taka szybko strzelność, no to wiadomo, że tam jakiś kalafiorek czy coś musi polecieć. No jak widzimy tutaj kolega sobie spokojnie podjeżdża, o proszę, ten STRV chyba zginie. Uch, znowu troszkę niefartowny strzał. Już drugi raz ten STRV ma takiego farta. Także, o, w końcu udało się go dobić. No i cóż, podjeżdżamy dalej. Tu mamy T29. Jest bokiem, także to jest fajny dla nas cel. Powoli, właśnie to jest bardzo powolne skupianie. I uwaga w bok, bardzo ładnie weszło. Chyba ten też, a nie, nie będzie uciekać. Myślałem, że będzie uciekać ten T29, ale jednak nie. Czy jest szansa, że kolego dobije? Tak jest, udało mu się ładnie dobić tutaj tego T29. Chyba to taki mój kolega, ten Orli Wzrok, czy coś takiego, czy Sokoli Wzrok, bo mu pokazało się, co ma uszkodzone ten T29 na ekranie. Ten perk jest bardzo, o, ładny strzał, dobijający. Bo tak, nikt tak za bardzo nie używa tego perku, bo się wydaje nieprzydatny, ale kolega ewidentnie go tutaj ma, bo się coś wyświetliło tutaj, tak jakby miał. Także wiecie, no zobaczymy. Na razie sytuacja jest taka, że mamy 7 do 6 dla kolegi tutaj, dla drużyny kolegi. O, uwaga, zjeżdżamy z góry. O, ładnie, bez gąski, bez straty HP. No to się nie zawsze się tak udaje. Muszę się przyznać, że też tutaj zjeżdżam, ale albo z gąską, albo z troszkę damage'em. Tutaj ładnie kolega zjechał. Tu mamy z kolei T47 dobitkę, która raczej nie powinna kolegi przebić i kolega... Ajajaj, to było blisko, ale tak się jedzie tym pojazdem, tak się jeździ. Jak wylosuję na szóstki, to tak się właśnie tym pojazdem jeździ. Jedzie się do przodu, YOLO, oni raczej nie przebijają, tak jak ten IKV z Golda nawet, z Golda już strzelił i się nie przebił. A nie, czekaj, IKV to chyba standardowo strzela z hitów, bo to ten piąty tier był, tak? A, no tak, no to faktycznie, to niekoniecznie był Gold, ale... Ale... no... Bo to jednak hity ma takie i takie, no to jest ciekawy pojazd, bo te hity są jednak takie, że no... Słaby po prostu. O, E25. No i właśnie, zobaczymy, pyk. No i tak się gra tym pojazdem. Jedzie się do przodu, strzela się, wszyscy się dingają. To jest dość fajne, ale... No mówię, czasami to i ta w ruchu, ta celność jest straszna. No i sama celność też sobie, tylko ja... Przyzwyczajony do bardzo celnych dział, czy tam z Lovan, czy tam mniej więcej celnych z Liberte. To takie działo, to takie, no... Powiedziałbym, no... Powiem, o kurde, ile boków w ogóle jest. Trzy boboki w tej bitwie są. Jeden nie trafił, drugi został skillowany. Ciekawe, czy kolego udało mu się, nie, raczej powinno się udać. Super, ładnie, bardzo ładnie. W tym momencie mamy 8 fragów i 2200 uszkodzeń, 800 zablokowanych. No jest teoretyczna szansa na pulę, bo mamy dwa pojazdy. O, Arta teraz na 100% zejdzie. Wow, ładnie, ładnie, w ruchu został rozwalony Cromwell. Cromwell to jest żaden przeciwnik dla
Su nie przebije się nawet dokładnie tak. Może go objechać Cromwell, bo jest szybki. A przeciwnicy są w dosyć dalekiej pozycji. Chyba, że artyleria mu... chyba, że artyleria mu... Zaro... O! Na gąskę? Ale właśnie, robi się straszna rzecz. Cromwell obierze naszego Su. To jest niedobrze. To jest niedobrze, ale coś tutaj kolega kmini i chyba nawet wykminił w miarę. Cromwell się dalej nie przebija. Dobra, mamy strzał w niego. Uwaga, czy będzie 10 fragów? Obstawiam, że tak, bo raczej Arthur tutaj się nie ma szansy się wstrzelić. I tak, udaje się zrobić to. Udaje się zrobić 10 fragów, 3000 damage'a i 1500 zablokowane. Bardzo ładna bitewka, nie powiem. Bardzo ładnie tutaj kolega to rozegrał. Czy po prostu jechał do przodu, strzelał? No nie, naprawdę, wydaje mi się, że dosyć sympatycznie to wyglądało. Mi prezentowało ten pojazd, jak na co go stać i naprawdę, jak go wystrzeli na topkę, to można naprawdę ładne wyniki nim zrobić. No i cóż, z mojej strony to byłoby na tyle. Teraz możemy przejść do wyniku tej bardzo dobrej, zacnej bitewki. Co my tu w ogóle mamy? Mamy oczywiście masterkę mamy. Mamy medal za 3 zniszczone Adler, czyli ten medal paskudy, jak ja to mówię, Pasucciego, czy teraz jakoś inaczej się nazywa, to nie wiem. A wcześniej to był Pasucci. Teraz mamy oczywiście medal Pula, stalową ścianę, duży kaliber, specjalistę, zarobione 63 tysiące krytów, otrzymane 4701 expa. No i cóż, mamy zadane 3664 damage'a, 10 fragów i 1469 podstawowego expa, także idealnie się załapuje tutaj na mnie na odcineczek. Mamy dane 17 strzałów, 14 trafiło, 13 przebiło. Nie jest źle, jak jeśli chodzi o tak niecelne dość ciało, to moim zdaniem bardzo, bardzo dobry wynik. No i co my tu mamy? No, zablokowane przez pancerz, tak jak mnie, 1400. Biosła bardzo króciutko, 5-minutowy pull, bardzo szybciutko, no ale wiadomo. To było bardzo dosyć dynamiczne, bo to kolega cały czas praktycznie jechał, tylko strzelał, czasem się zatrzymał, a tak to jechał. Także 5 minut, bardzo, bardzo króciutka bitewka. Nie ma tutaj kolega konta premium, to też zarobił 35 tysięcy, bo miał konto premium, zarobiłby prawie 70. Bardzo, bardzo duży zarobek był. No i cóż, łącznie tutaj kolega otrzymał 4701 expo, także naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity i zacny wynik. No i cóż, z mojej strony to byłoby na tyle. Jeśli spodobała się ta bitewka, nie zapomnijcie ocenić tego materiału. Jeśli macie jakiś fajny komentarz, zanadrz, również go napiszcie. Bardzo chętnie odpowiem na każdy z nich, bo jak wiecie, bardzo lubię mieć kontakt dobry z widzami. No i jak ktoś nie subskrybuje kanału, również zachęcam, gdyż, no wiadomo, teraz aktywnie uczestniczę na YouTubie, wstawiam dużo filmów, także nie pożałujecie na pewno. Codziennie coś na pewno będzie, albo jakiś stream, albo film, to możecie być pewni. No i cóż, dzisiaj stream oczywiście z WOTA około godziny 20, także serdecznie zapraszam. Pogramy sobie zwyczajne plutoniki, ten kto będzie chciał. Niekoniecznie na ludce, ale no zobaczymy, jak tam będziecie chcieli, to możecie je tam troszkę wrzucić, ale to dobra, to już później będę o tym mówić. No dobra, to chyba było na tyle, także cześć, trzymajcie się i do zobaczenia wieczorem na strumyczku. Pa, pa, cześć.